dzisiaj wyjątkowo męczący koncert. Byłeś gwiazdą Festiwalu Nauki. Co ty na to? No ja się dużo uczyłem w życiu, muszę przyznać. Dużo też zżynałem, oczywiście, co jest podstawowym elementem uczenia się w Polsce, żeby po prostu ściągać. Ale mówię, że każde miejsce jest dobre do prezentowania sztuki, jeżeli to nie jest impreza na cześć wyborów Hitlera. Okay, więc jakby to miejsce myślę, że jest fajne dla nas, no bardzo, no wiesz, no ten materiał akurat się nadaje na takie grania w takich sytuacjach. To jest tak, kiedyś mówiłeś, że domy kultury pytają, co to w ogóle jest luk i tak dalej. Czy w Chorzowie było podobnie? Pytali o to, kim ty jesteś w ogóle? Nie, wiesz, jakby trochę się na szczęście sprawy zaczęły rozwijać lepiej też. Akurat to wynika z tego, że tutaj pan Ryszard, który, że tak powiem, zawiaduje tym okrętem, jakby znał się z moim managementem nowym i to już jest też, wiecie, takie stawianie kroków. Management proponuje artystę, którego po prostu, że tak powiem, posiada w swoim repertuarze. No a to już jest taka półka, że ludzie się po prostu zaczynają znać i coraz mniejszy jest ten świat. Natomiast gdybym pewnie tak startował z ulicy, to mogło nadal by być ciężko. No wiecie, rynek jest jaki jest, trzeba walczyć. Bardzo wiele domów kultury nadal nie wie, co to jest ten lud. Ale to normalne, no, jakby póki nie będę filem czy Dodą, to tak będzie, no, to luz. No, raczej nie będziesz. Raczej nie, nie. Znaczy, no, Powiedz. pracuję nad piersiami, widzisz, już tutaj trochę mam, już wiesz. Tak długo, jak to wszystko ma jakieś pozytywne wartości, w sensie, że ludzie tego słuchają, odczytują, myślą, wzruszają się, wspominają, zaczynają po prostu czuć jakąś tożsamość i takie, że tak powiem, wiesz, faktycznie doznają jakiegoś uwrażliwienia ze względu na tą historię i takiego poczucia, że jednak nie jesteśmy szmaciarzami, bo nie bójmy się tego słowa. Europa dała nam to poczuć, świat dał nam poczuć, że jesteśmy szmaciarzami, głupkami świata, po prostu Polaczek, głupek w Stanach. Podstawowa, że tak powiem, analogia, porównanie. To wiesz, to uważam, że to jest wartość, jeśli nam trochę to pomoże poczuć się lepiej jako Polakom. I to niech mnie nazywają jak chcą. Wiesz, najważniejsze jest to, że fajne jest po prostu wybrzmienie tego to trudniej jest przygotować, zagrać, żeby to wszystko wyglądało mniej więcej tak jak na płycie. Na pewno No, nie będzie tak wyglądało. dobre pytanie. Dzisiaj grając to sobie myślałem, wiesz, o tym, że no, kawał roboty żeśmy odwalili. Takie coś dzisiaj mi przyszło. Kiedy patrzyłem na ten ekran, na to wszystko, co ja tam mam poopinane, na te wszystkie wtyczki, pluginy, komputerowe połączenie z żywą orkiestrą, do nich ode mnie leci klik do 10 osób, wiesz, to jest takie wszystko rozbudowane już bardzo, nie? To nie jest łatwe grać komputer, orkiestra, łączyć to. Tak fajnie się z tym poczułem, że tak się odważyliśmy robić takie rzeczy. W sumie jesteś z Dolnego Śląska, tak? Nie obawiałeś się, że tutaj na Śląsku ten taki patriotyzm polski może być nieodebrany zbyt dobrze, prawda? Ślązacy są jakoś tam. Trochę tą historię mają pokręconą totalnie. Jeszcze Prawda. bardziej jak z tym materiałem uważałeś, czy on będzie dobrze przyjęty tutaj? To prawda, dobre pytanie. Wiesz, ja się tak zbytnio nad tym nie zastanowiłem, a rzeczywiście trochę tak jest. Z takiego pędu, wiesz, wpadłem tutaj dzisiaj, a specyfika tych regionów faktycznie nie jest tak totalnie propolska i typowo polska. Ja to traktuję, wiesz, natomiast dużo szerzej. Nie przejmuję się tym zbytnio, ponieważ materiał, owszem, on jest trochę infantylnie tu uproszczony. Niemcy tam, wiesz, Sowieci, PRL i tak dalej. Jednak to, do czego zmierzam, to jest ten film, który tam mamy robić, 3989.
I tam tak naprawdę to ma być opowieść po prostu o batalii dobra ze złem. To jest po prostu jak Vader i wiesz, i Yoda, nie? Rozumiesz? I do tego to chcę sprowadzić, bo taka jest prawda, że no, to było jakieś zło straszne, a zwykli szarzy ludzie reprezentowali jakby energię prawdy, prostoty, woli życia, i to jest główny element tego spektaklu. I to tak naprawdę i Niemiec może oglądać, i wiesz, i Żyd, i każdego rodzaju narodowość tak naprawdę powinna to zrozumieć i odczuć, bo wszyscy tak naprawdę w głębi duszy jesteśmy po prostu istotami ludzkimi, które są podobnie zbudowane. Właściwie momentu najpierw dokończenia budowy Muzeum Powstania Warszawskiego poprzez kolejne obchody i formy obchodzenia tych rocznic powstania rodzi się pewien nurt nowego prezentowania historii nakierowanego właśnie już na pokolenie młodych dorastających w zupełnie innej rzeczywistości medialnej. I ja to postrzegam w tym kontekście. Jest to na pewno rzecz potrzebna.